Możemy uprościć te wyrażenia, podać konieczne założenia, a na końcu dla tej uproszczonej postaci podstawić sobie wartość zmiennej, czyli podpunkcie A za x 1 trzecią, w podpunkcie B 1,5, czyli 3 drugie i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy od podpunktu A. Przemnóżmy sobie ósemkę przez ten nawias. 8 razy 3 czwarte to jest 24 czwarte, czyli 6, czyli mamy 6x minus 8. Dodać. I teraz zobaczmy, tutaj mamy dzielenie przez 5x, czyli trzeba sobie zapisać założenie w podpunkcie A, że nie możemy dzielić przez 0, czyli minus 5x nie może być 0, czyli po podzieleniu przez minus 5 nasz x nie może być 0. Mamy założenie, teraz wykonajmy dzielenie. Minus 15x kwadrat podzielić na minus 5x, no to minus 15 podzielić na minus 5 to jest 3. X kwadrat podzielić na x to jest x. Zobaczmy, te dwa minusy się znoszą i mamy plus. Idziemy dalej. 5x podzielić na minus 5x. 5 na minus 5 to minus 1. X na x to jest 1. Czyli zostaje nam minus 1 tutaj. Idziemy dalej. Mamy minus. I tutaj trzeba wykonać działanie. Czyli zapiszmy sobie ten minus. I minus 3x razy minus 1 to jest plus 3x. I 2 razy minus 1 to jest minus 2. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. 6x dodać 3x to jest 9x. Odjąć 3x to jest 6x. Mam minus 8, odjąć 1 to jest minus 9. Minus minus 2 to jest plus 2. Minus 9 plus 2 to jest minus 7. I teraz za x podstawiamy 1 trzecią. Czyli mamy 6 razy 1 trzecia, podstawiliśmy, odjąć 7, 6 razy 1 trzecia to jest 6 trzecich minus 7, mamy 2, odjąć 7 to jest minus 5. Podpunkt A mamy. Podpunkt B. Minus 4 razy 1 czwarta, czwórki się skracają, zostaje minus, czyli jest po prostu minus x. Minus 4 razy minus 5 ósmych. 2 minus dają plus, czyli będzie plus 20 ósmych. Bo 5 razy 4 to 20, mianownik zostaje. Dodać. Zobaczmy, tutaj widzimy znowu dzielenie. Czyli trzeba założyć, że nasze minus 4x nie może być 0, czyli x nie może być 0. Co my tutaj będziemy mieli? Zatem 16x kwadrat podzielić na minus 4x. 16 na minus 4 to jest minus 4. X kwadrat na x to jest x. I minus 8x podzielić na minus 4x to jest 2. Bo 2 razy minus 4x daje minus 8x. Zamykamy. Dodać. I tu mnożymy minus 1 przez ten nawias, czyli będzie minus 1 razy 2 to jest minus 2. Minus 1 razy x to jest minus x. Porządkujemy. Czyli mamy na początku minus x przepisałem. 28 to jest 2 i 1 druga. Minus 4x plus 2. Czyli tutaj po prostu ten nawias zdjąłem bez zmiany znaku. Będzie plus minus 2, czyli minus 2 i plus minus x, czyli minus x. Porządkujmy zapis. Mamy minus x, minus 4x, minus x jest w sumie minus 6x, minus 2,5, znaczy plus 2,5, dodać 2 to jest 4,5, odjąć 2 to jest 2,5. Czyli mamy minus 6x plus 2,5, no i teraz za x podstawiamy 1,5, czyli będzie minus 6 razy 1,5. Dodać 2,5. Minus 6 razy 1,5 to jest minus 9. Plus 2,5. Wychodzi minus 7 i 1 druga. Minus 6 i 1 druga. Podpunkt C. Zobacz, tutaj mamy dzielenie przez minus 3a, czyli trzeba założyć. Założenie, że minus 3a nie może być 0, czyli a
tutaj też nie może być 0. No i postaramy się uprościć to, co tutaj mamy. Minus 2 razy 3, czyli będzie minus 6. Minus 2 razy minus a to jest plus 2a. Minus 2 razy minus a kwadrat to jest plus 2a kwadrat. 5 razy 1 to jest 5. 5 razy a to jest 5a. 5 razy minus 2a kwadrat to jest minus 10a kwadrat. Później minus 9a do trzeciej. Minus minus 12a kwadrat to jest plus 12a kwadrat. Z tym, że tutaj się rozpędziłem, bo musimy najpierw wykonać dzielenie, tak? Kolejność działań to jest najpierw dzielenie, później jest dopiero odejmowanie, czyli najpierw wykonajmy to działanie. Czyli 9, to ten minus może zostawmy. 9a do trzeciej podzielić na minus 3a. 9 na minus 3 to jest minus 3. A do trzeciej podzielić na a to jest a kwadrat. Teraz minus 12a kwadrat na minus 3a. Minus 12 na minus 3 to jest 4. A kwadrat na a to jest a. I minus 3a podzielić na minus 3a to jest 1. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Mamy w sumie tak. 2a kwadrat, odjąć 10a kwadrat to jest minus 8a kwadrat. I minus minus 3a kwadrat to jest minus 5a kwadrat. Idziemy dalej. 2a plus 5a to jest 7a. Minus 4a. Czyli mamy w sumie 3a. Teraz zobaczmy, jakie liczby zostały. Mamy minus 6 plus 5 to jest minus 1. I minus 1 mamy minus 2. Mamy takie wyrażenie. I teraz podstawiamy sobie za a minus 2 dziesiąte. Czyli będziemy mieli następujące wyrażenie. Minus 5 razy minus 2 dziesiąte, czyli minus 1 piąta do kwadratu, plus 3 razy za a wstawiamy 1, minus 1 piątą. I zostało jeszcze odjąć 2. Czyli mamy minus 1 piąta do kwadratu to jest 1 25, czyli jest minus 5 razy 1 25. Dodać, a w zasadzie odjąć 3 razy 1 piąta, czyli minus 3 piąte. Odjąć 2. Czyli mamy minus 5 25, odjąć 3 piąte, odjąć 2. Czyli będziemy mieli minus 5 25 to jest minus 1 piąta, odjąć 3 piąte, odjąć 2, czyli mamy minus 4 piąte, odjąć 2, to jest minus 2 i 4 piąte. Podpunkt D. Musimy założyć, że to, przez co dzielimy, czyli to wyrażenie, nie może być zerem. Czyli sobie zapiszmy założenie tutaj. Minus 3a kwadrat b różne od zera. Zatem a nie może być zerem i b nie może być zerem. Bo jeżeli którekolwiek z nich byłoby zerem, to całe wyrażenie jest zerem. No i teraz mamy zrobione założenia, no to musimy wykonać dzielenie. Dzielenie to można zapisać przy pomocy kreski ułamkowej. Wtedy będziemy mieli 12a do czwartej b do czwartej minus 9a kwadrat b do trzeciej podzielić przez minus 3a kwadrat b. No i dalsza część wyrażenia, czyli minus w nawiasie 2 plus 3a kwadrat b razy b do kwadratu. Co nam to daje? Tak, zobaczcie, to jest a do czwartej, to jest a kwadrat, to jest b do czwartej, to jest b. Czyli 12 na minus 3 to będzie minus 4, a do czwartej na a kwadrat to jest a kwadrat, b do czwartej podzielić na b to jest b do trzeciej, teraz minus 9 na minus 3 to jest 3, a kwadrat na a kwadrat to jest 1,
b do trzeciej podzielić na b, to jest b kwadrat. Odjąć, tutaj oddzielę obliczenia, odjąć będzie tak, 2 razy b kwadrat, czyli minus 2b kwadrat, minus 3a kwadrat b razy b kwadrat, to będzie minus 3a do kwadratu b do trzeciej. I zobaczmy, co z tego dalej wyjdzie. Zobaczmy zatem. Mamy tutaj minus 4a kwadrat b do trzeciej, a tu jest minus 3a kwadrat b do trzeciej, czyli w sumie mamy minus 7a kwadrat b do trzeciej. Teraz tak, tutaj mamy 3b kwadrat, odjąć 2b kwadrat, to jest 1b kwadrat. I teraz podstawiamy za a minus 1, za b minus 2. Czyli będziemy mieli tak, minus 7 razy za a wstawiamy minus 1, czyli minus 1 do kwadratu, za b wstawiamy minus 2 do potęgi trzeciej, plus b kwadrat, czyli minus 2 do kwadratu. Minus 1, czyli tak, minus 7 razy minus 1 do kwadratu to jest 1, minus 2 do trzeciej to jest minus 8, i minus 2 do kwadratu to jest 4. Co z tego dalej mamy? Porządkujemy i zobaczmy, co wyjdzie. Minus 7 razy 1 to jest minus 7, razy minus 8 to jest 56, plus 4, jak na moje, to jest 60.